Czy można samodzielnie pokonać ultrabestię? Czy da się zbić rajda pięciogwiazdkowego z ultrabestią solo? Bez żadnych kombinacji, że robimy to z friendem, który ma z nami czwarty poziom przyjaźni, ale on nie bije i tak dalej. Tylko po prostu wejść w rajda, zbić go, pójść dalej. Także zabierajmy się za to wyzwanie. Na początek słów kilka o kartanie Pokémon Trawiasto stalowy. Także jest podwójnie wrażliwy na typ ognisty. To na pewno zadziała na naszą korzyść, a warto na niego rajdować, bo potrzebuje tych XL-ek. To jest bardzo dobry Pokémon z typu trawiastego. Na szczęście mam dobrą wiadomość. Ma niskie staty defensywne, więc dosyć łatwo go zbić. I żeby to zrobić, będę potrzebował Mega Charizarda Y, czyli najlepszego w tym momencie ognistego Pokémona w grze. Wejdźmy w moje Pokémony pod Mega Ewolucję i zobaczmy, na którym levelu jest mój Charizard. Jak widzimy, to jest level 40, ponieważ mógłbym przy pomocy XL Candy wymaksować go za 296 Candy na level 50. I moi drodzy, w tym momencie właśnie to zrobimy. Na poziom 50, Lucky, Shiny, Mega Charizard, zróbmy tą Mega Ewolucję. No cóż, nazbierało się tych XL Candy gdzieś tam na eventach i lecimy w Mega Charizarda Y. Niestety mój nie przekroczy 5000 CP, jedynie 4997 CP, ponieważ, no cóż, zabrakło tutaj kilku punktów IV, żeby przekroczyć tą barierę 5000 punktów. Oto i on, Shiny, Lucky, Mega Charizard Y na 50 poziomie. Wydaje mi się, że teraz jestem gotowy, zwłaszcza z tym najlepszym movesetem, czyli Fire Spin, Blast Burn. Przygotujmy sobie team, czyli tak, robimy party, zaznaczamy to sobie pod nazwą Charizard. Pozostałe party jakieś tam skasuję sobie, nie są potrzebne w tym momencie. I w tym party na Charizarda będzie tylko Mega Charizard i nic więcej. I teraz poprośmy kogoś z moich friendów, którzy są na grupie rajdowej dla patronów, żeby zaprosił mnie na rajda, ponieważ w Szczecinie niestety pogoda jest połowicznie pochmurna, a to nie jest dobra pogoda, żeby solować kartanę. Ta sprawa wygląda tak, że żeby zbić tego rajda, będę potrzebował Weather Boosta na moich ognistych atakach. Na szczęście Razarind z mojej grupy rajdowej jest teraz na wakacjach w Grecji, gdzie jest cały czas słoneczna pogoda, więc wyślę mi zaproszenia tego rajda, jak już w niego wejdę, to on wyjdzie z lobby, żebym mógł go zbijać samemu. Napiszę mu tak: pamiętaj proszę o prywatnym lobby, jak ja wejdę, to ty proszę wyjdź. Chodzi o to, żeby nikt po stronie nie wszedł mi do tego lobby gdzieś tam w Grecji, bo nie wiadomo, kto tam w tym momencie jest, żeby mi po prostu nie pomagał w zbiciu tego rajda, bo inaczej ten challenge, no cóż, byłby trochę bez sensu. Okej, poszło zaproszenie. Pierwszy raz robię solo Ultra Bestii i nie wiem, czy nie pierwszy raz w mojej karierze również solo w ogóle rajdu pięciogwiazdkowego. W tym momencie przekonamy się, czy jestem w stanie to zrobić. Razarind wyszedł z lobby, zostałem ja sam i będziemy solować. Lobby jest prywatne, Mega Charizard Y przygotowany. Jest też kwestia, jaki moveset ma kartana. Na to oczywiście już nie mam wpływu, niestety. Jest trochę stresik, bo Razarind powiedział, że na tylko tego jednego rajda może mnie zaprosić, ponieważ no jest na wakacjach, dziewczyna go już tam prosiła, żeby nie grał w poksy i poszedł gdzieś z nim na wycieczkę. Więc nie chcę już tutaj nadwyrężać jego cierpliwości. Także moi drodzy, mamy jedną próbę. Zaczynamy. Ma Night Slasha kartana, nie jest to zbyt idealna sytuacja, ponieważ będziemy tracić za szybko punkty życia trochę. Że niestety, ale zbyt dużo czasu będę tracił na leczenie tego Pokemona, także przy takim movesecie kartany nie damy rady. Musimy próbować jeszcze raz w innym miejscu, o innej porze. Jest kolejny dzień, właśnie wchodzę jeszcze raz, próbować jeszcze raz. Okazało się, że ta kartana, która była, nie byłem w stanie jej zbić, ponieważ miała nie taki moveset. Możemy zrobić solo tylko i wyłącznie, jeśli kartana ma Excizora. Niestety, muszą się złożyć idealne warunki. Także Razarind wczoraj już nie mógł, bo był zajęty swoim urlopowaniem w Grecji, ale dzisiaj już mógł mi wysłać znowu zaproszenie. Zakynthos. Razarind, wielkie dzięki, sprawdził mi, że ten, którego teraz będę bił, ma Excizora. Czemu to jest ważne? Ponieważ z każdym innym movesetem biłby nas za szybko i tracilibyśmy zbyt dużo czasu na używanie Max Revivalów. Cały sekret tej sztuczki, którą robię, tego sposobu na solowanie tego rajda, to jest używanie Mega Charizarda, jak spadnie, leczenie go i wchodzenie z nim znowu, bo po prostu jest to bardziej efektywne, jeśli chodzi o obrażenia, niż ustawienie 6 Pokémonów i bicie czymkolwiek innym niż Mega Charizard. Jeszcze jedna sztuczka, drobne usprawnienie, które wprowadziłem w międzyczasie. Zrobiłem drugie party, które jest puste. W ten sposób oczywiście też pominiemy ten ekran startowy rajdu. Okej, zaczęło się, bierzemy party z Charizardem, wchodzimy. No lag był parosekundowy, ale tu już nic na to nie poradzimy. I w tym momencie Mega Charizard ma boosta pogodowego, kartana ma Excizora, więc jak widzicie, tym atakiem bije nas nieefektywnie i wygląda to w tym momencie już zupełnie inaczej, no bo jednak potrzeba leczenia Charizarda nie będzie aż tak częsta. Tutaj też sporo zależy od moich sprawnych palców i sprawnej szybkości, chociaż teoretycznie powinien mieć troszkę zapas. Dalej jest spora presja czasu, żebym jednak robił to wszystko sprawnie. Nie wiem, czy będzie sprawniej. Dobra, chyba nie będę czekał, aż mi padnie, tylko sam wyjdę. O, dobra. I teraz go szybko podleczamy Max Revive'em i wchodzimy z powrotem. Tam się Razarind wyświetla w lobby, także
ktoś pewnie mi napisze, ale kurczę, nie jesteś sam. Jestem sam, jak widzicie, to nie ma żadnego innego Pokemona w walce, nie ma napisane, że są dwie osoby. Po prostu z jakiegoś powodu to się wyświetla w lobby, ta osoba, która cię zaprosiła, nie wiem czemu tak jest, ale on wyszedł jak ktoś przed rozpoczęciem rajda, także tak, to jest prawdziwe solowanie. Przed chwilą nie trafiłem, jakoś palec mi się źle ułożył, ze stresu się kliknęło coś innego i straciłem z dobre 5 sekund na leczenie Charizarda, niż powinienem był stracić. Jeszcze drugą rzecz miałem był zrobić. Powinienem był zrobić odwrotną kolejność tych drużyn. Czyli najpierw Charizard, a potem ta pusta drużyna. To też jest minimalna tutaj rzecz, która pozwoliłaby mi za każdym razem oszczędzić tą jedną sekundę przy leczeniu i wybieraniu drużyny z powrotem. Na styk będzie. Jesteśmy w połowie, moi drodzy. Chyba będę szedł w stronę tego, że jak on padnie sam z siebie i wtedy max revive'ami, bo widzę, że to nie robi różnicy, jeśli chodzi o długość animacji. Wydaje mi się, że nie ma różnicy. Nie, jeszcze jest ten napis All Pokémon have fainted. No to może tam ćwierć sekundy na to się traci, ale oprócz tego to niewiele więcej. A przynajmniej mogłem jeszcze tym ostatnim Blast Burnem wcisnąć go i nie zastanawiać się, czy wcisnąć, czy jednak już wychodzić i się leczyć. No to wygląda mi na 1/4 życia ewidentnie, już się zmieniło na czerwone. Nie wiem, czy nie będę musiał jeszcze raz uleczyć Czarka. Może się zdarzyć, że nie będę musiał, ale chyba będę musiał. Tutaj jakby nie patrzeć, trzeba będzie jeszcze raz zrobić Max Revive'a. Dobra, ścisnął mi. 28 sekund, 27 sekund! Szybko Max Revive! To nie jest to, to jest Max Potion! Kushi, co ty robisz? Masz 20 sekund, byku! Szybko, skup się, dawaj, chłopie! Lecimy, 15 sekund, zrobisz to! O, słuchajcie, trzymajcie kciuki mocno za mnie, trzymajcie kciuki! Ja! Nie! Dawaj tego Blast Burna, co jest? Czemu to się nie nalicza? Dawaj, jeszcze dawaj, co jest? Aż mi ciśnienie skoczyło. Zabrakło mi, nie wiem, moim zdaniem nie zabrakło mi nawet sekundy, ale okej. Jeśli miałbym te 3 sekundy jeszcze dla pewności, to byłoby lepiej. No tutaj oczywiście też jest kwestia, jaką różnicę zrobiłoby ta IV. W sytuacjach, gdzie brakuje nam paru sekund, każdy punkt IV przekłada się jednak na te, nawet jeśli to jest 2-3 sekundy. Tutaj 13 ataku na tym Mega Charizardzie, gdyby była 15, to oczywiście byłoby mi łatwiej. Chciałem oszczędzić Stardust i teraz to wychodzi. Ale wydaje mi się, że mimo tego, że to nie jest najsilniejszy Charizard, jaki mógłby być, to i tak będziemy w stanie to zrobić. Tylko tutaj zabrakło troszkę koordynacji w poprzednim podejściu i może troszkę szczęścia. Jestem ciekaw, czy byłoby mi lepiej, gdybym ustawił Mega Charizarda Y i Reshirama na przykład na 50 levelu i wtedy rzadziej bym musiał leczyć Poki. To też jest do sprawdzenia. Mi tutaj niestety brakuje XL-ek do Reshirama, żeby wymaksować na 50 level. Ale pamiętajmy, że takie solowanie legend to jest taka jedna z rzeczy w Pokémon GO, którą no raczej mało osób będzie robić. To jest takie coś, że chcemy sobie rzucić wyzwanie, czy nam się uda, czy możemy to osiągnąć. Raczej nie jest to rzecz, którą robimy na co dzień. Nie będę teraz chodził na rajdy i wszystkie zbijał samemu, bo po pierwsze zbieramy wtedy mniej boli, bo czas, w jakim jest zbity rajd, jest po prostu zbyt długi. No i marnujemy czas. W tym czasie można by zbijać kolejne rajdy, mając jakąkolwiek grupę, tak? I wręcz na Niantic nie chcę, żebyśmy byli w stanie solować legendy. To jest taki skutek uboczny tego, że niektórzy gracze po prostu mają możliwość maksać poszczególne Pokémony na 50 level, zrobić mega ewolucję i wtedy już te zadawane obrażenia wychodzą aż tak blisko możliwości solowania, że czasem się to udaje. Wydaje mi się, że raz w przeszłości już w historii Pokémon GO na Niantic podnosiło punkty życia bossom rajdów legendarnych właśnie po to, żeby ludziom nie było aż tak łatwo solować je. Bo wiadomo, że z upływem lat coraz więcej ludzie mają dostęp do coraz silniejszych Pokémonów, no bo jeśli gra ma żyć i ma my otrzymywać co jakiś event coś ciekawego, to musi być to coś odrobinę lepszego od poprzednich Pokémonów. I tak jak w 2016 najlepszym Pokémonem był Dragonite, tak teraz Dragonite już nawet nie jest w top 6 najlepszych Pokémonów smoczych. I jest od tego bardzo daleko, tak, biorąc pod uwagę legendy i Pokémony Mega. I tak też jest na przykład z Kartaną, tak? Jeszcze niedawno Zarud był najlepszym Pokémonem trawiastym, teraz już to jest Kartana. To jest naturalny progres gry. Ale Niantic, proszę was, nie podwyższajcie znowu punktów życia bossom rajdów, jak zobaczycie, że da się zbijać Kartanę solo. No i teraz, moi drodzy, lepiej to wychodzi. Teraz chyba nawet zapasem zbijemy. 35 sekund zapasu! Mamy to! 35 sekund zapasu, a wtedy zabrakło mi tych paru sekund. Ale jest też pewien element koordynacji i czekanie, aż mi spadnie i rzeczywiście wchodzenie Max Revive'em i uporządkowanie sobie tych potionów, żeby tam nie szukać tego Max Revive'a, pomogło i zrobiło różnicę. Zobaczymy, jakie CP jeszcze. 2535, a to nie wiem, czy to jest dobre, bo to z Weather Boostem. To jeszcze nie biłem z Weather Boostem Kartany. Nawet Great nie trafiony. Rzucanie Kartany, uwielbiam to. No jak widzicie, tylko 12 boli, nie? To jest dużo mniej niż jak się zbija z grupą. Przedostatni. O, siedzi. Udało się. Mamy to, moi drodzy. Kartana solo.
Sprawdźmy sobie fałki. Prawie najgorsze. Ale pamiąteczka fajna, Zakynthos Grecja. To był ciężki odcinek, Także łapeczka byłaby doceniona. Obejrzyjcie inne propozycje filmów na moim kanale i oczywiście subskrybujcie. Po więcej. Trzymajcie się, na razie, cześć.